Heksagon, Paweł Kraczkowski oraz Adam Kania. Czyta hrabia. Rozdział pierwszy. Zefir, nie baw się jedzeniem. Potem znowu nie będziesz chciał jeść jak tamtej świni. Tamto to było barbarzyństwo. Jak mogliście zjeść pannę Piggy? Odezwał się chłopak, karmiący z ręki kurę. Zostaw ten obiad w spokoju, albo lepiej ukręć mu łeb i do gara. Kontynuował Kita. Skąd ty w ogóle wtedy wziąłeś tego prosiaka? A tego kuraka teraz? Skąd? Jak wracaliśmy rano z Changiem ze zwiadu, to się przyplątał i teraz łazi za mną jak pies. Nie miałem serca jej wygonić. Tłumaczył Zefir. I dobrze, rosołek będzie jak się patrzy, a i poobgryzać będzie z czego. Mlasnął głośno Rudzielec. Słysząc to wszystko, Mycha nie wytrzymała. Parsknęła dźwięcznym śmiechem. Od kiedy kilka dni temu zamieszkali w jednej z murowanych altan na ogródkach działkowych, wypady do centrum po prowiant organizowali parami. Tym razem ona została z tymi dwoma pajacami i Changiem, który gdzieś przepadł. Hugin poszedł z Heksą przez zagajnik do najbliższego rozkradzionego dyskontu. Niewiele tam już zostało, ale zawsze coś udało im się znaleźć. Oprócz nich na ogródkach mieszkało jeszcze parę osób. Odkąd w lutym zabrakło prądu, a niemal całą elektronikę szlak trafił, ludzie szukali innych możliwości. Nieliczni szczęśliwcy mogli się przenieść właśnie tutaj, na Rod Zacisze. W połowie marca pojawili się pierwsi, którzy mogli tam zamieszkać na stałe. Tym mniej zapobiegliwym, bez ogrzewania w altanach, aura pozwoliła się wprowadzić dopiero w drugiej połowie kwietnia. Kita miał dostęp do domku na działce dziadków. Oni na razie nie planowali ruszać się z miasta. Szóstka nietypowych przyjaciół razem w niewielkim murowanym domku z dwiema izbami i łazienką. Wodę mieli ze studni. Część uprawianych przez dziadków Kity plonów nadal była składowana na terenie ogródka, a resztę zdobyli i przynieśli skąd się dało. Mąka, cukier i ryż pochodziły ze sklepów, które wszyscy masowo plądrowali. Owoce podobnie, chociaż zostały im jeszcze dwie skrzynki jabłek z ogródkowych drzew. Ryby udawało im się łowić w oddalonym o około 400 metrów zalewie. Służył on jako rezerwuar i chłodnica dla pobliskiej elektrowni w czasach, gdy ta jeszcze działała. Oficjalnie turbiny napędzane były paliwem węglowym, ale niewiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że jeden z bloków stanowił eksperymentalny projekt wykorzystujący i testujący nowy typ reaktora. Na szczęście śnieg już stopniał i robiło się coraz cieplej. Tegoroczna zima była bardzo sroga, obfitowała także w nietypowe zdarzenia. Zalegający śnieg blokował część ulic i sparaliżował całą okolicę. Od początku lutego mróz ściął mocniej wszystko wokół. Później zrobiło się jeszcze gorzej. Śnieżyce, wywołane potężną burzą, pozbawiły ludzi prądu i ogrzewania, bo bez tego pierwszego przestały działać pompy w kotłowniach. Zarówno duże osiedla, jak i jednorodzinne domki pozostały bez prądu i działającej elektroniki. Jednak, co niespotykane, elektronika wysiadła również w pojazdach, przez co odśnieżanie stało się niemal niemożliwe. Urządzenia mające zasilanie bateryjne w większości również przestały działać podczas tamtej burzy. Smartfony, laptopy, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, ale również sporo rozruszników serca i różnego rodzaju implantów medycznych nagle przestało działać. Niektóre spowodowały jedynie dyskomfort, ale spora część doprowadziła do śmierci swoich użytkowników. Podobno winę za to ponosiła seria potężnych wyładowań atmosferycznych, która rzekomo uszkodziła linie energetyczne i część elektrowni. Sytuacja jednak się przeciągała, a co za tym idzie, rosły problemy. Do odśnieżania i działań prewencyjno-ratunkowych w mieście skierowano żołnierzy z pobliskiej jednostki. Część koszarowych zabudowań udostępniono nawet dla osób starszych i potrzebujących pomocy. Po zaledwie 2 tygodniach ludzie zaczęli się buntować, używać siły i stosować przemoc. Skończyła się również gotówka, z początku nadal stanowiąca o możliwości pozyskania potrzebnych artykułów. W większości domów zapasy rozdawane od początku awarii zostały wyczerpane. Mieszkańcy, głównie robotnicy i górnicy, ruszyli w końcu na podbój marketów. Runęły wszystkie bariery, puściły wszelkie zapory.
nastał czas bezprawia. Miasto powoli pustoszało, nie tylko z powodu braku wody czy prądu, ale głównie z powodu bijatyk i rozbojów. Pierwsze morderstwa podczas kradzieży oraz zabójstwa w imię obrony własnej wywołały panikę, pogłębiając chaos. Utwierdziło to pozostających nadal w swoich domach mieszkańców, że tylko wyjazd z miasta może stanowić jedyne słuszne rozwiązanie. Wojsko nagle stało się asertywne. Odcięło się od cywili i broniło swoich zasobów przy użyciu karabinów. Policja również nie pozostała bierna. W tym całym zamieszaniu zniknęło gdzieś człowieczeństwo. Każdy dbał o swoje interesy, a sąsiad sąsiadowi stał się wrogiem. W blokowiskach i kamienicach plądrowano piwnice. Ludzie podpalali mieszkania, samochody, a nawet całe bloki. Zanim jednak nastał taki stan rzeczy, Dawid odszukał Dorotę. Hugin, bo tak od dawna mówili o nim wszyscy znajomi, nie czekał na rozwój wypadków. Brak prądu to jeszcze nie taki duży problem, ale równoczesne uszkodzenie większości elektroniki nie zwiastowało nic dobrego. W dodatku martwiły go dziwne purpurowo-sine chmury oraz przecinające od czasu do czasu niebo błyskawice. Podczas ich błysku grzmiało jak w czasie letnich burz. A to nie zdarzało się normalnie o tej porze roku. Hugin szybko skrzyknął jeszcze Kitę i Zefira. Mieszkali niedaleko, więc jeden pobiegł i ściągnął natychmiast drugiego. Heksa i Hugin byli już po pierwszych rozmowach i uważali, że nadciąga coś niedobrego. W sumie byli wręcz święcie przekonani, że już się rozpoczęło, tylko oni jeszcze nie znają skali. Hugin przedstawił chłopakom swoje przeczucia. Nigdy go nie zawodziły, a jeśli już tak się działo, to niesamowicie rzadko. Dwaj młodzieńcy bez gadania ruszyli do swoich mieszkań, zabrali podręczne pakiety survivalowe i ruszyli po mychę. Miało to miejsce już 10 lutego, zaledwie 2 dni po wyłączeniu prądu. Droga tam i z powrotem zajęła im 3 dni. Mimo, że normalnie 40 km w jedną stronę przejechaliby w niecałe pół godziny samochodem. Pierwszego dnia ustalili, że będą szli trzymając się głównych tras komunikacyjnych. Odśnieżone jeszcze 2 dni wcześniej trasy nadal dawały przyzwoite warunki do marszu. Poruszali się idąc trasą szybkiego ruchu. Prąd zgasł w godzinach popołudniowych, kiedy ruch na drogach i życie w miastach toczyło się normalnym trybem. Ludzie byli w pracy, przemieszczali się koleją czy autobusami. Część unieruchomionych pojazdów stała zatem na środku jezdni. Większość jednak zdążyła dotoczyć się na pobocze. Stanowiły rozproszone po obu stronach drogi zapory przeciw nawiewanemu śniegowi. Uważnie obserwowali ludzi w mijanych miejscowościach wzdłuż trasy. Z niepokojem spoglądali też w niebo. Zdezorientowana mycha przywitała chłopaków w swoim akademiku. W pokoju dzielonym z koleżanką z roku siedziała sama. Pozbawiona możliwości kontaktu z przyjaciółmi, czekała na rozwój wydarzeń, śledząc wyłącznie plotki i informacje pojawiające się w akademiku. Nie miała nikogo bliskiego w tym mieście. Koleżanki z uczelni mieszkały albo obok, albo z rodziną porozrzucane po okolicy. Jej jedyna 5-osobowa rodzina mieszkała względnie blisko, tylko że nagle zmieniły się realia. Okutana w 3 bluzy i puchową kurtkę, wyglądała jak napompowana powietrzem różowa chmurka cukrowej waty. Czarne, zawiązane do kolan buty z podeszwą niczym bieżnik u stara, dopełniały czarne rurki w rozmiarze XS. Ten zestaw uroczo przypominał patyczek, na który została nawinięta rzeczona wata. W akademiku nie było żadnych szans na zrobienie czegokolwiek ciepłego do jedzenia czy picia. Zakaz używania kuchenek i czajników innych niż elektryczne nadal był egzekwowany przez dozorców. Mimo to Kita wyciągnął składany palnik na paliwo stałe i zagotował wodę na kawę. W międzyczasie zziębnięta dziewczyna potrzebowała szybko się rozgrzać. Rudy, ostrzyżony na zapałkę chłopak, pogmerał w swoim przepastnym plecaku. Wyciągnął 2 większe i 2 mniejsze chemiczne podgrzewacze. Przełamał blaszki wewnątrz foliowych saszetek. Kilka sekund później poczuł, jak robią się przyjemnie ciepłe w dotyku. Bezceremonialnie wpakował swoje ręce pod kurtkę i 2 bluzy dziewczyny. Ułożył większe ogrzewacze na plecach, mniejsze wsunął do kieszeni na jej brzuchu.
Zalał kawę i podał parujące kubki pozostałej dwójce. Nalał kolejną porcję wody do zagotowania, ponownie łamiąc zakaz, zrobili jeszcze nudle instant. Przespali noc bez możliwości porządnego rozgrzania się i wysuszenia ubrań po podróży. Wykorzystując paracord, kilka koców i pomysłowość Zefira, zbudowali w pokoju prowizoryczny namiot. Podobne zdarzało im się budować dla zabawy podczas pobytu w ośrodku. Nakryli go foliowym kocem ratunkowym, żeby dodatkowo nie tracić zgromadzonego wewnątrz ciepła. Kita bez wahania wyrzucił z ceramicznej doniczki rosnący w niej kwiatek. Na dużym talerzu ustawił 4 świeczki zapachowe do podgrzewaczy. Nakrył je wytartą do czysta doniczką. I w ten sposób zrobiony mikrogrzejnik dawał im odrobinę ciepła. Wszyscy troje zasnęli jak za dawnych czasów pod kołdrami ułożonymi w poprzek. Teraz, po latach, jedynie nogi Mychy nie wystawały spod pościeli. Rano, po szybkim śniadaniu, ruszyli w drogę powrotną. Dziewczyna zabrała tylko kilka rzeczy. Wiedziała już od kolegów, że to nie jest zwykły zanik energii elektrycznej. Fakt, że Hugin przysłał po nią pieszo 2 przyjaciół, tylko utwierdził ją w przekonaniu, że to nie są żarty. Wędrówka we trójkę spowalniała tempo przemieszczania. Mycha nie była sprawnym traperem, chociaż szło jej wyjątkowo dobrze. Na dodatek zaczął padać śnieg. Do wieczora dotarli zaledwie do 2/3 długości całej trasy. Zatrzymali się przy leśnym zajeździe. Sama restauracja była oczywiście zamknięta, ale zapas drewna zgromadzony obok do opalania kominka przekonał ich, że warto się tu zatrzymać. Zefir wyciągnął z plecaka niewielki namiot typu iglo. W tym czasie Kita znalezioną dechą odgarniał śnieg zaraz obok ściany budynku. Z drugiej strony dociągnął jakieś skrzynie, kartony i wszystko co tylko znalazło się pod ręką. Mieli w miarę bezpieczny, osłonięty od wiatru kącik. Rozpalili ognisko na blasze ze starego znaku naprzeciw wejścia do namiotu. Przeczekali do rana we względnie komfortowych jak na okoliczności warunkach. Wspólnie przeżyte lata pozwalały im ufać sobie i bez zadawania zbędnych pytań działać. Nie ograniczało ich skrępowanie płci, wstydzenie się bliskości czy przytulanie się do snu. Jedyne, czego nie mogli znieść, to Zefir puszczający bąki po zupkach w proszku wewnątrz 2 spiętych ze sobą w jeden ogromny śpiwór. Dobranoc, robaczki! Blondyn nie omieszkał upewnić się, że to do niego należało ostatnie słowo. I nie tylko. Nazajutrz wstali tuż przed świtem. Mimo, że grzmoty i pioruny już ustały, to purpurowo-szary kolor nieba nadal pozostawał. Szczególnie dobrze widoczny o wschodzie i zachodzie słońca. Co jest z tym niebem? Wiecie, o co chodzi? Zapytała Mycha. Ni cholery! Odparł Zefir z pełnymi ustami otrębów zjadanych na sucho. Nie mamy pojęcia, ale taka burza w środku zimy to nic dobrego. To od niej się wszystko zaczęło. Najpierw zgasło światło, a potem nagle zdechły telefony i wszystkie zegarki elektroniczne. Hugin mówi, że to nie jest zwykła awaria. A ja się z nim zgadzam. Powiedział, szykując gorące napoje Kita. Hugin zawsze ma rację, ale co on tam wie? Siedział w robocie tak samo jak wszyscy, kiedy wzięło i zgasło. Może przeczuwać tym swoim 6 zmysłem, ale wie dokładnie tyle samo co my, czyli nic. Skwitował Zefir. Nie kłóćcie się, nie o to chodzi. Miałam na myśli, czy ktokolwiek coś mówił. Są jakieś informacje? Może jakieś służby przyjechały i coś ogłaszały? U mnie na uczelni kazali nam siedzieć i czekać na oficjalne informacje. Prosili, żeby każdy poszedł do domu, a jak wróci zasilanie, to dostaniemy wiadomość na telefony lub maile. Dadzą znać, jak będzie wyglądała dalsza nauka i reszta roku akademickiego. Dziewczyno, jaka nauka, jakie zasilanie? Spójrz na telefony, laptopy, na wszystko, co miało swoje zasilanie z baterii. Samochody też miałyby stanąć z powodu braku prądu? Parsknął Zefir. Pogoda się poprawiła, nie sypał już śnieg. Nowa warstwa śnieżnego puchu pokrywała co prawda ich drogę, ale nie było go tak dużo, żeby i tym razem uniemożliwić im dotarcie do domu. Skierowali się od razu do mieszkania wynajmowanego wspólnie przez Dawida i Dorotę. Tych dwoje nie stanowiło klasycznej pary w rozumieniu partnerów czy kochanków. Połączył ich los.
Nieprzychylne warunki, przykre doświadczenia i niefart, które w ich przypadku niefortunny zbieg okoliczności zmieniły w najlepsze, co ich w życiu jak dotąd spotkało. Dawid od kilku lat był już wychowankiem Państwowego Domu Dziecka, kiedy przywieziono do placówki nową, zbuntowaną dziewczynę. Była od niego rok starsza, szczupła, ale nie chuda. Wysoka, z długimi włosami opadającymi na prawą stronę twarzy. Jak się okazało, zasłaniała nimi obite policzki i oko. Stroniła od towarzystwa. Na zajęciach grupowych z pedagogiem, panią Joanną, siadała nieco z tyłu. Mało się odzywała, a jeśli już, to tylko w konkretnym celu. Miała 15 lat. Dawid od razu poczuł, że w tej dziewczynie jest coś, co przyciąga go do niej. Nie miał jednak na myśli zauroczenia czy pociągu fizycznego, chociaż już jako nastolatka robiła wrażenie swoją aparycją. On po prostu wiedział, że ta dziewczyna odegra w jego życiu ważną rolę. Heksa, uradowana, witała ich od progu promiennym uśmiechem. Objęła Mychę i jak dwie dawno niewidzące się nawzajem nastolatki potruchtały, kiwając się w miejscu. Hugin zamknął drzwi za chłopakami i ruszył za nimi do pokoju dziennego. Obok okna balkonowego stał niewielki piecyk kempingowy, opalany drewnem. Wybita w rogu dolna szyba przepuszczała na zewnątrz rurę komina. Obok leżało sporo suchych patyków i szczap narąbanego skądś drewna. O, widzę, że prezent urodzinowy w końcu się przydał. Zagaił Kita, zdejmując kolejne warstwy ciepłej odzieży. Jak widzisz, zmusiło mnie do tego życie, ale nieważne. Opowiadajcie, co tam się dzieje? Płynnie przeszedł z żartobliwego do w pełni skupionego i poważnego tonu. Prawdę powiedziawszy, to niewiele widzieliśmy. Na trasie spotkaliśmy kilka grupek idących w obydwu kierunkach. Zaczął Daniel. Przetarł swoje krótkie, rude włosy z suchym ręcznikiem, który właśnie przyniósł mu Zefir. Ludzie pytali czasem, czy daleko jeszcze do jakiejś miejscowości, czy droga nie jest zasypana. Pytali też, czy wiemy, co się dzieje. Przy trasie nie ma zbyt wielu domów, a jeśli są jakieś osiedla, to zazwyczaj oddziela je od drogi mur. Czasem ktoś nas obserwował z okien. A widzieliście jakieś wojsko, czy inne służby? Dopytywał Hugin. Nie! Wypalił Zefir. Raczej nic się nie przemieszcza. Mijaliśmy po drodze remizę OSP. W środku był jakiś ruch, ale nawet oni nie mieli prądu. Chociaż na zewnątrz stał agregat, to nie działał. A jak wracaliśmy, to już go nie było. A co w samym mieście? Nadal z zaciekawieniem pytał najstarszy z przyjaciół. Zamieszanie. Ludzie łażą, robią zakupy. Sklepy, te mniejsze, działają, ale wyłącznie za gotówkę. Widzieliśmy patrole policji i straży miejskiej. Obok akademików Mychy jest jednostka wojskowa. Koszary zamknięte na trzy spusty, a na wieżyczkach stoją uzbrojeni żołnierze. Był jakiś apel i wyła syrena. Jeden z żołnierzy używał takiej ręcznej, na korbkę. Z okna było widać ich plac apelowy. Potem sprawdzili bramę i ustawili więcej wartowników. Nie wiem, czy to normalne, co się tam działo, ale wyglądało poważnie. Nie zawsze tak było. Wtrąciła się Mycha. Bez tych wszystkich ciuchów wyglądała jak 1/3 każdego z nich. Zamknęli koszary wieczorem, w dniu awarii. Kontynuowała. Część ludzi z uczelni, jak wróciła na stację, to mówili, że chodzą pogłoski, że wojna wybuchła i u nas. Inni śmieli się z tego. Mówili, że za daleko od granicy jesteśmy, żeby od razu nam wszystko powyłączać. To fakt. Pamiętacie wojnę na Ukrainie? Prąd był tak długo, jak tylko się dało. Nawet pod ostrzałem artyleryjskim nadal mogli korzystać, tylko bez oświetlenia w nocy. Wtrącił Kita. No ale już 10 rano chodzili mundurowi i krzyczeli pod oknami, że jak ktoś potrzebuje wody do picia, leków albo pomocy lekarskiej, to ma się zgłosić do wyznaczonych punktów kryzysowych osobiście albo przez osoby trzecie. Uruchomili sztaby kryzysowe, tylko że bez komunikacji wszystko trwało dłużej. To nie mieli krótkofalówek? Spytał Zefir. Oj, durny ty. Przecież wszystko, co było z elektroniką, zdechło. Pacnął go w czachę Kita. Wszystko? To mi kurna powiedz, jak w takim razie to wytłumaczysz, geniusiu? W jego dłoni widniało malutkie radyjko tranzystorowe na dwa paluszki. Szumiało cicho z głośnika. Nie odbierało jednak żadnej stacji, mimo że Zefir cały czas kręcił kółeczkiem strojenia częstotliwości. Być może, jeśli nie było w urządzeniu baterii, to może część ocalała.
Hugin podszedł do biurka w rogu pokoju i wyjął z szuflady starą Nokię. Obok leżała bateria. Włożył ją do telefonu i nawet nie zamykając tylnej klapki, wcisnął przycisk zasilania. Zaskwierczało i ze środka dobiegł nieprzyjemny zapach spalenizny. Cholera! Upuścił nagrzewające się urządzenie. No to część teorii w piach! Odezwał się Zephyr. A jeśli taki analog działa, to może padła tylko bardziej zaawansowana elektronika. Pamiętacie straszenie nas ładunkami elektromagnetycznymi? Że mogą wykończyć nadajnik telefonów, albo jak... Chłopak przerwał nagle. Wszyscy skierowali swoje spojrzenia na niego. Kręcił się tam i z powrotem, intensywnie nad czymś myśląc. Oczy otwarły mu się szerzej, a na twarzy pojawił się szelmowski uśmiech. Ludziska, a jak to pierdyknęła bomba atomowa? Wypalił w końcu Zephyr. Pomyślcie, wszystko by się w miarę zgadzało. Brak prądu, uszkodzenie linii, impuls elektromagnetyczny, wykańcza elektronikę, dziwne zachowanie pogody? No kto miał piątkę z przyrody? No mów! Pogonił go Hugin. Burze zdarzają się zazwyczaj na stykach dwóch mas powietrza, gorącej i chłodnej. A jak myślicie, ile taki grzybek atomowy może podgrzać atmosferę? No, a wokół mróz. Żeby podkreślić swój pomysł zderzenia ciepłego i zimnego powietrza, klasnął w dłonie przy ostatnich słowach. Pozostali spojrzeli po sobie, nie wiedząc, czy wierzyć w jego szaloną teorię, czy nie. Po chwili namysłu odezwał się pierwszy głos. Brzmi logicznie i sensownie, podjął Hugin. To, że nie możemy złapać żadnej stacji na tym radyjku, może potwierdzać to, co mówisz. Zakłócenia radiowe to też jeden z objawów wybuchu nuklearnego. No i poniekąd wyjaśniałoby to ten dziwny kolor nieba. No, prawdopodobne, ale trochę naciągane. Skrzywił się Kita. Wiesz, patafianie, co ty sobie możesz ponaciągać? Dlatego rączki na kołderkę, frajerze. Odpyskował pewny swego blondyn. Tylko dlatego, że to nie twoja teoria, nie możesz jej od razu odrzucać. Chłopaki, spokój! Odezwała się w końcu cały czas biernie obserwująca wszystko Heksa. Chodźcie do kuchni, omówimy to przy czymś ciepłym. Na pewno jesteście głodni po takiej wyprawie. A jak nawet nie macie apetytu, to możecie patrzeć, jak my z Mychą jemy. Prawda, mała? No coś ty! Dało się słyszeć dwugłos młodzików. Domowej jajeczniczki na boczku albo tej twojej fasolki po brytońsku, to my jak papieża. Nie odmówimy. Dokończył dobrotliwym tonem Zephyr, szturchając kumpla w żebro. Tamten, wywołany w ten sposób do odpowiedzi, ochoczo potwierdził, kiwając energicznie głową.